fantastyczną rzecz o tobie słyszałem. I to jest komplement na wejście. Dawaj. Lichota nigdy, nigdy Lichota nie gra w gównach. Chyba, że dla kasy. Chyba, że dla kasy. Lichota nigdy nie gra w gównach, chyba, że dla towarzystwa. Oczywiście. W czym zagrałeś dla kasy? No zdarzyło się parę pewnie... Pozycji. Oprócz Quo Vadis oczywiście. Nie, no tam chodziło o prestiż. No i za darmo dawali winogrona, no przecież wiesz, no, jak było. Ile możesz wziąć do domu winogron? Kilogram? Nie, ja to wciągam na miejscu wszystko. No dobrze, w czym zagrałeś dla kasy, Leszek? No, pewnie zdarzyło się parę seriali, które wziąłem dla kasy, żeby mieć po prostu na rachunki. No prozaiczna sprawa, ale powiem ci, że tytułów to ci nie wymienię teraz. Nie pamiętasz, czy się wstydzisz? Wiesz co, no, z pamięcią to jest różnie, no. Ja ci przypomnę. Nie pamiętam. No to jedziesz, masz listę, to dajesz. Nie, jestem po prostu ciekaw, co naprawdę zrobiłeś dla kasy. No więc tak, pierwszą rzecz, jaką zrobiłem w telewizji, to było serial Na Wspólnej. Nie zrobiłeś tego dla kasy. A dlaczego? Dla prestiżu i dla towarzystwa Bożena Dykiel. Hello! Hello! W takim razie wszystko zrobiłem dla towarzystwa. Naprawdę? Czy jesteś prawo Agaty też? Oczywiście. Znaliśmy się z Agnieszką wcześniej, bo występowaliśmy razem w teatrze. Z Darią się znaliśmy jeszcze ze studiów. Wiedziałem, że będzie dobre towarzystwo. No i fajna zabawa. Zresztą nagrywaliśmy to tutaj w tym studio. Tutaj? W tej hali. Tutaj tak. Było prawo Agaty robione? Tak. Ty jesteś zdenerwowany, bo tak robisz tą ręką cały czas, tak? Czy ja jestem zdenerwowany? Trochę jestem. No ale tak. Co, ty jesteś u kumpla? Oj, potrzymaj mnie tak jeszcze chwilę. Naprawdę, ale przecież Leszek, jaki chcesz kolor? Pomarańczowy, zielony, fioletowy? Przezroczysty. Żeś wali z butelki, tak? Dobra, proszę. Nie, nie, chodziło o płyn. Myślałem, że pytasz, jaki płyn, jaki kolor ma mieć. Jaki płyn? Tak, chcę ci dać fioletowe mojito, kuźwa, no.